Panie wójcie, w pierwszy weekend września w Łącku odbędzie się wielkie święto owocobrania. Czy będzie co świętować w tym roku? Jak zbiory? Rzeczywiście pierwszy weekend września. Zapraszamy serdecznie do Łącka. Od roku ubiegłego delikatna zmiana. Zmieniliśmy się terminami z agropromocją, żeby nie konkurować, bo nie ma takiej potrzeby. Agropromocja drugi weekend, natomiast nasze święto, na które serdecznie zapraszam wszystkich do Łącka, to jest pierwszy weekend września, sobota, niedziela, święto dwudniowe, rozbudowane troszkę w tym roku szerzej. Wracając do pytania, świętować teoretycznie wydaje się jest naprawdę co, bo rok, jak chodzi o owoce, jest bardzo, bardzo obfity. Niektórzy mówią, że wręcz aż za bardzo i to jest niestety powód i źródło problemów. Jeśli chodzi o ceny, no to niestety, ale rewelacji w tym roku nie ma. Jeśli idzie o owocowanie, to wszędzie, tak mówiąc kolokwialnie, wszystko owocuje, poczynając od agrestu, którego nie bardzo miał kto skupować, przez porzeczkę, która była po takiej cenie, że lepiej sadownikom nie wspominać. Przed nami sezon jabłkowy, który patrząc po ilości owoców i wielkości i dorodności w sadach zapowiada się bardzo fajnie, ale niestety tutaj sen z powiek sadownikom spędza to, po ile będą w stanie to sprzedać. Pomijam kwestie gradowe, jakieś takie związane z naturą, bo to nas też nie oszczędziło. Nie chciałbym jakiegoś czarnowictwa tutaj uprawiać. Póki co na razie zapraszam na to nasze święto owocobrania, które pierwszy weekend września w Łącku będzie miało miejsce. Ono ma taki, przypomnę krótko, charakter bardziej wymiar lokalny. Chcemy pochwalić się tym, co w poszczególnych miejscowościach się dzieje, stąd też w niedzielę, zwłaszcza u stóp Amfiteatru Wieżowej, tradycyjnie już wystawa sołectw. Z tych 16 sołectw, które mamy w naszej gminie, zdecydowana większość, bo na dzień dzisiejszy to jest chyba 14 sołectw, które się zapowiedziały swoimi stoiskami i prezentują takie czasem dosyć specyficzne dla swoich miejscowości, bo przecież gmina jest jedna, ale też pewne różnice między miejscowościami są i one są do wychwycenia tradycyjnie, naturalnie, barwnie, będzie czymś, co skosztuje i co świętować i myślę, że też i na wesoło troszkę znajdzie się dla każdego i mniejszego i większego w naszej ofercie. A jakie będą atrakcje dla tych, którzy zechcą przyjść na tę imprezę? No, poczynając od tradycyjnie i po Bożemu, zacznę od niedzieli, czyli święta i później korowu, tradycyjnie łącznie z jakimś przeglądem technicznym, powiedziałbym tak pół żartem, pół serio, tego, co w sadownictwie bądź pracowało, bądź pracuje, bo to jest korowód starych ksioników, poprzez bardzo nowoczesne maszyny. Na samym amfiteatrze już po części oficjalnej, część taka regionalna, blok, w którym pokazujemy te nasze zespoły, mniejsze i większe, ale później też troszkę, tak powiedziałbym, folkowo czy disco-polowo, bo to zespoły i fanatyki, i delay, góroleska, a oprócz tego turniej wsi tradycyjnie, który jest taką imprezą dosyć fajną, barwną, cieszącą się sporym zainteresowaniem publiczności. Ma to przede wszystkim zabawa, a nie rywalizowanie sołectw, ale oczywiście jak to bywa w realizacji, no, każdy honorem się unosi i na pewno łatwo nie będzie, ale to też ma swój urok.